Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, tu Piotr Kalinowski, firma Chmurowisko. Mam teraz trudny czas, czas kwarantanny narodowej, wszyscy siedzimy w domach, czy prawie wszyscy, no jakoś musimy sobie z tym radzić. Pewnie każdy z Was już obejrzał wiele seriali na Netflixie, czy jakichś innych filmów, być może ktoś z Was się uczy nowych rzeczy, bardzo fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, naukowych umiejętności, nie tylko technicznych, ale zupełnie różnych innych. Natomiast w tym wideo chciałem Ci, drogi widzu, zaproponować jeszcze inny sposób na spędzenie wolnego czasu, a mianowicie popularny gaming, czy też e-sport, czy też po prostu granie na komputerze. Także w tym wideo pokażę Ci, jak przy pomocy chmury publicznej i odpowiednich usług uruchomić dowolną grę, czy będzie Wiedźmin 3, czy będzie nowa FIFA, czy jest coś innego, w najwyższej rozdzielczości, na najlepszej jakości, na każdym sprzęcie. Czy to będzie Twój stary laptop, czy to będzie Twój telewizor, czy będzie Twój tablet, czy nawet telefon komórkowy. Wszędzie tam będziesz mógł taką grę sobie uruchomić. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, co w ogóle będziemy robić, w jaki sposób będziemy tą nasze gry odpalać. Użyję do tego chmury publicznej oczywiście. W naszym przypadku będzie to Microsoft Azure. Natomiast podobny sposób działania można też zrealizować zarówno w AWS-ie, czy w Google Cloud Platform. I na tej chmurze postawimy sobie maszynę wirtualną jako, powiedzmy sobie, komponent, na którym będziemy uruchamiać nasze gry, i ta maszyna wirtualna będzie w sobie miała odpowiednią kartę graficzną, odpowiednio mocną. W naszym przypadku będzie to Nvidia model Tesla M60. Jest to karta, może nie stricte najnowsza, ale każda gra powinna na niej pójść bez problemu w dobrej rozdzielczości, w wysokich detalach. I teraz na tej maszynie wirtualnej, właśnie zdalnie, gdzieś tam właśnie w naszej chmurze, będziemy sobie tą grę uruchamiać, a tutaj będziemy mieć sobie jakieś własne urządzenie, na którym będziemy grać. Czy to będzie nasz komputer, jakiś laptop, czy jakiś PC, czy cokolwiek. Czy to będzie nasz telewizor, nie ma problemu, też możemy na telewizorze sobie taką grę odpalić. Czy to będzie nasz telefon komórkowy, z Androidem, czy z iOS-em, też powinno to zadziałać. Tutaj nie ma problemu, na każdym z tych sprzęcie ta gra sobie pójdzie. I to, co będziemy robić, to będziemy streamować obraz tej maszyny, obraz gry do tych urządzeń. Tak, będziemy wykorzystać technologię strumieniowania obrazu oraz przesuwania odpowiednich wejść, czy to z klawiatury, czy z gamepada, po to, żeby się komunikować z tą maszyną. A my będziemy grać właśnie tutaj, a cała jakby gra, cała moc obliczeniowa będzie wykorzystywana tutaj w chmurze na tej maszynie. Dwa słowa o wymaganiach, co trzeba mieć, żeby w ogóle taki setup uruchomić i taką grę odpalić. Najważniejsze jest stabilne i szybkie łącze internetowe. Tu teraz opowiem, że łącze typu LTE czy komórkowe raczej nie zadziała, ma marne szanse, gdyż jest mało stabilne. Wi-Fi to zależy, ja testowałem na Wi-Fi domowym 2,4 GHz, to działało tak sobie, być może na 5 GHz byłoby trochę lepiej. Więc nie wiem, ja polecam zwykłe połączenie przez kabel do routera, wtedy na pewno by zadziała i powinno być dobrze. Potrzebujemy konta na Steamie, no bo gdzieś te gry musimy nasze, skąd się musimy wziąć, w naszym przypadku zrobimy to ze Steama. I potrzebujemy mieć konto w chmurze Microsoft Azure, to konto zaraz będziemy zakładać, pokażę Ci krok po roku, jak takie konto założyć i jak tam dodać własną subskrypcję. Zaczniemy sobie zatem od założenia konta w chmurze Microsoft Azure. Wchodzimy sobie na stronę portal.azure.com. Jeżeli mamy jakieś konto w tej domenie Microsoftu, możemy go użyć. Jeżeli nie, to zakładamy sobie nowe konto na nasz adres e-mail. Podajemy adres e-mail. Wybieramy jakieś hasło bezpieczne. Wybieramy datę urodzenia, musi być pełnoletni, z tego co wiem, ok. No i teraz się sprawdzam naszą skrzynkę e-mailową, tam dostaniemy kod weryfikacyjny, ten kod należy tutaj wprowadzić na właśnie na naszej stronie. Następnie musimy przejść jeszcze proces weryfikacji, czy na pewno jesteśmy ludźmi. Wszystko to musi być bezpieczne, zgodne ze sztuką, że tak powiem. I jeżeli to się uda, to powinniśmy zostać zalogowani do portalu chmury Microsoft Azure. Tak ten portal wygląda, to jest jakby główna strona, z której możemy tworzyć różnego rodzaju usługi. Między innymi stworzymy naszą maszynę wirtualną,
na której będziemy uruchamiać nasze gry. Zanim jeszcze zaczniemy samo uruchamianie gier, musimy do Azure dodać coś, co nazywa się subskrypcja. I subskrypcja to nic innego jak pewien model rozliczeniowy, za jaki będziemy płacić, w jakim sposób będziemy się rozliczać z chmurą za nasze usługi. I tak naprawdę Ciebie na początek interesują dwa modele. Po pierwsze, okres próbny, który przez pierwszy miesiąc, pierwsze 30 dni daje Ci $200 do wykorzystania w chmurze za darmo, na co chcesz, czy możesz wykorzystać chociażby nagranie na naszej maszynie wirtualnej, albo na coś innego, a potem jeszcze przez kolejny rok daje Ci jeszcze jakieś różne bonusy z tym związane. To jest pierwszy model. Drugi model to podstawowy, to jest pay as you go, czyli płatność zgodna z użyciem, czyli innymi słowy pieniądze z naszej karty będą ściągane przez Azure zgodnie z tym, czego użyjemy. Czyli jeżeli będę moją maszynę wirtualną odpalną przez godzinę, to za godzinę za tą maszynę zapłacę, tyle pieniędzy mi zostanie ściągnięte z konta. I ta subskrypcja się włącza, jak się ta opcja testowa, ta próbna jakby skończy. Jak się skończy, włączamy tą opcję pay as you go, wcześniej używamy tej opcji próbnej darmowej. Jak tą subskrypcję stworzyć? Najlepiej tutaj w wyszukiwarce wpisać sobie opcję subskrypcję, już mi podpowiada. I tutaj widać, że nie mam aktualnie żadnych subskrypcji, więc tutaj dodaję sobie nową. I w tym momencie Azure mnie przynosi do zupełnie nowej strony, na której będę musiał tą subskrypcję sobie tutaj dodać. Po pierwsze będę zaraz wybierał typ subskrypcji. To są dwie, o których mówiłem. Bezpłatna na początek, potem przechodzimy w tą płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Weźmy na początku bezpłatną, wersję próbną. OK. I żeby ją dodać, będziemy potrzebowali tutaj podać swoje informacje, trochę danych osobowych, numer telefonu i będziemy też musieli podać, zweryfikować się przy pomocy karty kredytowej. Póki co żadne środki z tej karty nam nie będą jakby ściągane, to jest tylko na potrzeby weryfikacji. Natomiast z doświadczenia wiem, że karty prepaidowe mogą nie działać, czyli jak ktoś chce użyć tej Revoluta, to raczej to się nie uda, musi to być po prostu zwykła karta kredytowa. I mówię, na początku tych środków nam żadnych ściągać Azure nie będzie, dopiero potem, jak ta nam minie ten miesiąc, ten okres próbny, to zacznę ściągać na podstawie tej subskrypcji Pay As You Go, jeżeli jakieś zasoby będziemy mieli utworzone. Jeżeli nie, nic nie będziemy tworzyć, to nic nie będziemy płacić, bo no, nie ma takiej potrzeby. Dobrze, także zakładam tutaj to konto do końca, przechodzimy ten cały proces skończenia zakładania subskrypcji i jak to się uda, to powinniśmy mieć naszą subskrypcję widoczną w portalu Azure tutaj w tym momencie, zaraz to pokażę. Ja już moją subskrypcję testową zużyłem, także ja mam już tą płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, natomiast u Ciebie pewnie powinno to być testowe, jeżeli zaczynasz z chmurą Azure w ogóle. OK, wróćmy na stronę główną i to, co chcemy teraz zrobić, to chcemy dodać nową maszynę wirtualną, na której będziemy odpalać nasze gry. Także klikamy sobie tutaj w guzik utwórz zasób w tym miejscu i tu w wyszukiwarce wpisujemy sobie Windows 10. OK. Opcja Microsoft Windows 10 w wersji Pro, wersja 19.09, na tej na pewno będzie nam to działać. Klikamy sobie utwórz, wybieram naszą subskrypcję, którą mamy, grupa zasobów, tworzymy sobie nową, to jest jakby logiczna grupa na nasze zasoby, nasze maszyny wirtualne w Azure, nazwijmy sobie na przykład Gaming, OK, wybieram jakąś nazwę naszej maszyny, Piotr, Gaming PC, wybieramy region. Tutaj jest ważne, żeby wybrać region, który jest możliwie blisko naszej lokalizacji. Jeżeli jesteś w Polsce, najlepszym regionem dla nas jest Europa Zachodnia. Zaraz to spróbuję odnaleźć. Europa Zachodnia to jest tak naprawdę Holandia. Chodzi o to, żeby mieć małe latency, małe opóźnienie pomiędzy właśnie nami a tym data center. Jeżeli na przykład jesteś gdzieś indziej, chociażby na przykład na Wyspach Brytyjskich, to wtedy Europa Północna jest lepszym dla Ciebie wyborem. To jest Irlandia. My bierzemy Europę Zachodnią. To zostawiamy wszystko domyślnie, obraz i zmieniamy rozmiar naszej maszyny. Domyślnie nasza maszyna ma rozmiar D2, czyli jest taka dosyć niska. My potrzebujemy maszyny typu NV6, która ma w sobie właśnie kartę graficzną Tesla M60. Ona jest w dwóch wersjach, promo albo nie, no weźmy tą promo, bo jest po prostu w promocji, jest trochę tańsza. Okay. Tutaj pokazuję pewną cenę za miesiąc tej maszyny, ale na tym nie przejmuj, o cenniku powiem Ci później, ile to kosztuje. Podaję nazwę użytkownika, którym będziemy się logować do naszej maszyny, także użytkownika i hasło trzeba sobie to gdzieś zapamiętać albo zapisać.
I zostawiam tutaj domyślnie port RDP 3389 otwarty. To jest tak zwany zdalny pulpit. Będziemy się do tej maszyny łączyć przez zdalny pulpit. Tutaj jest opcja, żeby można zaoszczędzić pieniądze. Jeżeli ktoś ma już licencję Windowsa 10 kupioną, to może tutaj wybrać, że ma kupioną, wtedy będzie nam trochę taniej ta maszyna kosztowała. Idziemy dalej. Tutaj konfigurujemy dyski. Można mieć SSD albo HDD. HDD są wolniejsze, troszkę tańsze. Natomiast nie jestem ekspertem, ale na potrzeby takiego zwykłego gamingu to dysk HDD wystarczy. Jak ktoś woli SSD, też może sobie wziąć jak najbardziej SSD. Idziemy dalej, tu jeszcze zostawiamy praktycznie domyślnie. Tutaj jeszcze wyłączamy diagnostykę rozruchu. Tego nam jest niepotrzebne. I tu niżej jest taka opcja jak automatyczne zamykanie. Chodzi o to, że nasza maszyna ma być wyłączona o na przykład godzinie 19. Jeżeli chcemy, możemy to zrobić, wtedy jeżeli się zapomnimy i maszyny nie wyłączymy, to ona zostanie wyłączona automatycznie, co może nam trochę oszczędzić pieniędzy. Ale ja tego nie będę włączał, bo nie potrzebuję. I już jedziemy dalej do końca. Ciach, ciach. Klikamy utwórz. I klikamy parę minut, aż nasza maszyna zostanie stworzona. Tutaj w tym miejscu widać status naszego wdrożenia. Czy tutaj też widać status, jak się stworzy, to dostaniemy informację, że maszyna już jest dla nas gotowa. Ok, i moja maszyna już jest gotowa, jest dla mnie dostępna. Klikam w ten guzik przejść do zasobu. I tu mam dashboard całej mojej maszyny. To, co tutaj jest z rzeczy takich interesujących, to nasza maszyna ma publiczny adres IP, którego użyjemy do tego, żeby się z nią połączyć. Żeby się z nią połączyć przez protokół RDP, potrzebujemy mieć klienta RDP. Jeżeli masz Windowsa, to ten klienta już masz go zainstalowanego w systemie jakby by default. Jeżeli masz Linuxa albo Maca, to musisz takiego sobie klienta doinstalować. Klikasz tutaj ten guzik połącz RDP i pobierasz plik RDP, który służy do właśnie łączenia się z naszą maszyną. Ten plik sobie otwieramy i łączymy się z maszyną, podając użytkownika i hasło, to samo, które podaliśmy, kiedy maszynę tworzyliśmy. Ok. Powinniśmy naszą maszyną połączyć już tutaj w tym momencie. Tutaj te wszystkie opcje wyłączam, gdyż nie potrzebuję, nie są mi potrzebne. Klikam sobie Accept. Ok. I jestem już na mojej maszynie wirtualnej. Przez klienta RDP podpięty. Teraz tak, co dalej? Dalej musimy zrobić cały setup naszej maszyny, żeby na nie można było gry odpalać. W tym celu przygotowałem tutaj specjalne repozytorium. Wejdź sobie tutaj na tą stronę. Link do tej strony jest oczywiście pod tym wideo. Ja sobie skopiuję tego linka stąd, już żeby było prościej. Hop. Więc wchodzimy sobie na naszej maszynie przez przeglądarkę na GitHuba, na tą właśnie stronę, to repozytorium, i tu klikamy ten guzik clone or download i klikamy sobie download zip. Save. I zapisujemy zawartość tego repozytorium na naszej maszynie. Otwieramy folder, to nam się to pobrało. To jest plik zip, więc trzeba go rozpakować. Klikam tutaj extract all. Ciach. I mamy nasz plik zip rozpakowany. I to, co się dzieje tutaj w tym plikach, są dwa pliki konfiguracyjne, które nam całą maszynę konfigurują. Instalują sterowniki, instalują Steama i jeszcze parę innych rzeczy robią. I teraz, co z tym zrobić? Po pierwsze, klikamy na... zaczynamy od kroku pierwszego, step one. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy, klikamy sobie edit. I nam się odpali coś, co nazywa się PowerShell ISE. To jest taki edytor skryptów PowerShellowych, bo właśnie w PowerShellu tutaj jest ten skrypt, który nam konfiguruje naszą maszynę. Ok, to się uruchomiło. Tu jest cały nasz skrypt. Zanim go wykonamy, tutaj mamy taką pierwszą linijkę tego skryptu. Kopiujemy sobie ten fragment, kopiujemy, wklejamy tutaj do PowerShella. W skrócie tutaj chodzi o to, żeby zezwolić PowerShellowi na wykonywanie skryptów. Klikamy sobie yes to all. Na wykonanie skryptów właśnie zewnętrznych. I jak to wykonamy, to tutaj klikamy tą zieloną strzałeczkę, odpalamy cały ten skrypt tutaj od początku do końca. Co on robi? No właśnie stoi sterowniki do karty graficznej, różne inne rzeczy konfiguruje, a na końcu restartuje nasz komputer. Także klikamy sobie tutaj hop, klikamy run once i czekamy, aż ten nasz skrypt się spokojnie wykona. Po jego wykonaniu automatycznie nam odłączy sesję.
sesję RDP, gdyż ostatnim krokiem jest restart komputera, więc komputer się zrestartuje automatycznie. Ok, moja maszyna się zresetowała, także połączenie RDP zostało jakby zamknięte automatycznie, także łączę się jeszcze raz w ten sam sposób jak poprzednio. Pobieram plik RDP, ciach, loguję się. Ok. I jest, powinienem być już zalogowany. Powinien być OK. Możemy potwierdzić, czy instalacja się powiodła. Klikając tutaj w prawym dolnym rogu, powinien wyświetlić taka ikonka NVIDII, znaczy, że sterowniki zostały zainstalowane i że sobie już działają. OK. Teraz przechodzimy do tego folderu, który pobraliśmy z GitHuba. Bo tak, krok pierwszy udało się wykonać, pora teraz na krok drugi. Edytujemy ten skrypt znowu, tak samo jak wtedy otwieramy w PowerShell ISE. Step2.ps1 i to, co tutaj podajemy, to w tym miejscu podajemy naszego użytkownika i hasło, którym się logujemy. To jest po to, żebyśmy mieli automatyczne logowanie do systemu, co potem nam ułatwi włączanie gier. OK, to sobie zapisujemy. I jeszcze raz klikamy strzałeczkę i znowu się komputer przestartuje jeszcze raz, także znowu mnie rozłączy z tej sesji RDP. OK, jestem ponownie zalogowany przez RDP na moją maszynę. Zauważ, że mam już tutaj zainstalowanego Steama od razu. Także to, co robię, to się na mojego Steama loguję, na moje konto. OK, to będę się musiał jeszcze zweryfikować mój adres e-mail. Także weryfikuję mojego maila. OK, udało się. Już mam w tym momencie dostęp do całej mojej biblioteki gier Steamowej. No i obiecałem tego Wiedźmina, także ja już mam Wiedźmina kupionego, Wiedźmina trójkę. Trzeba go najpierw zainstalować, tak jak pierwsza rzecz. Tutaj istotna sprawa, na tym komputerze będziesz miał domyślnie dwa dyski, C oraz D. Ten D jest dyskiem temporary, on będzie usunięty w momencie, kiedy zrobisz restart komputera, dlatego tego dysku D nie używaj. Po prostu go nie używaj, instaluj go na dysku C. Jeżeli ci tego miejsca tutaj będzie za mało, to jest 28 GB, można bez problemu sobie dopiąć nowy dysk do takiej maszyny wirtualnej. Gdyś potrzebował dowiedzieć się, jak to zrobić, daj znać w komentarzu. OK, także instalujemy na dysku C w domyślnej lokalizacji, klikamy Next, jedziemy dalej, no i czekamy, aż Wiedźmin 3 się zainstaluje. OK, i mój Wiedźmin już jest zainstalowany. Mogę już w tym momencie odpalić tutaj, no tylko przez RDP to nie będzie dobrze działać, to obraz nie będzie w ogóle stabilny, będzie brzydki, także tego na razie nie róbmy. Zanim zaczniemy streamować grę z tej maszyny do naszej maszyny lokalnej, musimy się wylogować, ale nie robimy tak, że się zamykamy klienta RDP, bo wtedy właśnie nas wyloguje, czyli wyloguje użytkownika, tylko tutaj na dysku C w głównym katalogu mamy taki skrót disconnect i jego trzeba użyć. Gdyby on nie działał, to klikamy na niego prawym skrótem myszy, properties i tutaj zmieniamy sobie z tej jedynki na dwójkę, gdyby to nie działało. Jeżeli działa, to klikamy dwa razy i nas powinno rozłączyć automatycznie z tego portu RDP, ale nasz użytkownik jest ciągle zalogowany na maszynie. OK, i tu już jestem w moim koncie Steam lokalnym. Mam tutaj lokalnie Steama uruchomionego, odpalonego. Co ważne, muszę być zalogowany jednocześnie na tym samym koncie Steam, na tej mojej maszynie lokalnej, jak i na tej maszynie w chmurze, żeby ten Steam Streaming nam tutaj zadziałał. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, wchodzę sobie tutaj w ustawienia Steama, tutaj klikam Steam Preferences, ustawienia ogólne Steama, tutaj w opcji Remote Play mam ustawienia klienta, czyli ustawienia jakby tej maszyny klienckiej. Tutaj ustawiam sobie na Beautiful, żeby mieć ładną grafikę streamowaną bez problemu. I w Advanced Client Options tu jest opcja Limit Bandwidth 2 i tutaj też warto ustawić ograniczenie tej przepustowości do 30 megabitów. To jest po to, żeby nam koszty tego transferu danych nie leciały zbyt duże. 30 megabitów musi wystarczy
na streamowanie gry, a po prostu będzie jakieś ograniczenie i te koszty transmisji danych nie będą zbyt duże z naszej z tej maszyny wirtualnej do naszej tutaj maszyny lokalnej. OK, klikam sobie OK. I jeżeli to już mam ustawione, tutaj znajduję sobie Wiedźmina w mojej bibliotece gier i tutaj już mogę go streamować. Jeżeli będziesz na Windowsie, tutaj będziesz możliwość, żeby zainstalować Steama oczywiście na tej maszynie lokalnej, no ale tego nie chcesz robić, bo chcesz grę streamować, to musisz zmienić tutaj jakby w takim miejscu, zmienić z aktualnej maszyny na tą maszynę jakby cloudową, którą tam używałeś i tutaj kliknąć opcję stream i powinno się zacząć to uruchamiać. OK, w tym momencie się już Wiedźmin odpala tam w chmurze na maszynie, łączę się z tamtą maszyną przez właśnie ten Steam Streaming. OK. No i wygląda na to, że Wiedźmin sobie już działa. Mam intro. Jest intro. Pominiemy intro, jest niepotrzebne. OK. Czytamy sobie grę. OK, jest Wiedźmin. Mam już ustawione tutaj dosyć wysokie detale, wysoką rozdzielczość, żeby wszystko było ładnie widoczne. Wiedźmin działa, można grać, także wszystko jest OK. Dobrze, to co robimy na koniec, po skończonej zabawie, że tak powiem, wchodzimy na naszą maszynę wirtualną i na niej klikamy tutaj guzik zatrzymaj. Klikamy OK. Dzięki temu koszty maszyny wirtualnej nie będą nam teraz naliczane. Będą liczone koszty tylko dysku twardego, który jest pod tą maszynę wirtualną jakby stworzony, ale te koszty są skutkowo niewielkie. Zresztą zaraz o kosztach będę Ci mówił. I ostatnia ważna rzecz, po zatrzymaniu maszyny i po uruchomieniu ponownie, na przykład następnego dnia, Twój adres IP się zmieni na inny, dlatego znowu musisz kliknąć tutaj połącz RDP i w tym momencie będziesz mógł już działać. Choć tak naprawdę tak jest ta maszyna skonfigurowana, że jeżeli chcesz znowu zacząć grać, to klikasz potem tutaj tylko uruchom, maszyna się uruchomi i już w tym momencie wchodzisz do swojego Steama lokalnego i tutaj sam Ci Steam powinien wykryć, że Steam na tej maszynie zdalnej jest włączony i tu będzie miał opcję strumieniowania tutaj w tym miejscu. Ile kosztuje taki cloud gaming, jak to wygląda właśnie od strony kosztów? Więc koszty w chmurze rozdzielamy pomiędzy różnego rodzaju usługi i różnego rodzaju warstwy. Po pierwsze, sama maszyna wirtualna nas kosztuje. I domyślnie ona kosztuje dolar 10 centów za godzinę takiej pracy w rozliczaniu minutowym, o ile dobrze pamiętam. Także jeżeli gorasz tylko pół godziny, to płacisz połowę tej ceny za taką maszynę wirtualną. Po drugie, kosztuje nas dysk. Dysk nie jest drogi, storage nie jest drogi, około 1 centa za godzinę. I coś, co może nas kosztować trochę więcej ze względu na streaming danych, to jest koszt transferu danych, koszt transferu wychodzącego z chmury do nas. Ja tutaj przyjąłem prędkość 30 megabitów na sekundę takiego transferu. Przez godzinę to wychodzi około 78 centów za właśnie taką godzinę grania. Też jeżeli tutaj będziesz grał pół godziny, no to wtedy połowa tej ceny Cię obowiązuje. Razem to wychodzi około no niecałe 2 dolary za godzinę grania. Pytanie, czy można to zrobić trochę taniej? Jak najbardziej tak, kilka pomysłów. Po pierwsze, możesz mieć własną licencję z Windowsem, albo możesz postawić maszynę Linuxową. Są gry, które chodzą na Linuxa. Nie wszystkie, ale są takie jak najbardziej i tam też Steam działa. Wtedy Cię ta koszt maszyny wirtualnej z 1,10 schodzi Ci do 0,82, czyli łącznie już płacisz $1.61 za godzinę grania. To jest pierwsza opcja. Druga opcja, jeszcze lepsza, to jest użycie maszyn typu Spot. O tych nie mówiłem, gdybyś chciał wiedzieć o tych maszynach trochę więcej, to mogę powiedzieć w komentarzu. One mają tą jakby zaletę, że są dużo tańsze, bo one kosztują nie $1.10, a około 20 centów za godzinę. Taka właśnie maszyna z kartą graficzną, tą Nvidią, Teslą. Także łącznie to wychodzi niecały dolar za godzinę. Spoty mają taką jakby wadę, że mogą być w każdej chwili wyłączone. Znaczy dwie wady. Po pierwsze, mogą być w każdej chwili wyłączone, czyli musimy mieć naszą tak maszynę skonfigurowaną, żeby łatwo ją było znowu postawić. To jest raz, a dwa można złączyć w połowie grania, więc jakby trochę nieprzyjemnie. A dwa, ta cena to jest 0,2 na godzinę, to jest cena jakby orientacyjna, ona jest zmienna. Ona może się właśnie zmieniać od takiej ceny, no jakiejś minimalnej, do nawet tego dolara 10. Także ta cena jest taka, bym powiedział, no niepewna. Ona będzie mniejsza niż to, raczej na pewno, ale do końca ile to jest, to nie wiadomo, to jest tylko taka moja, powiedzmy sobie, jakaś szacowana estymata, bo jak mówię, te ceny spotów się po prostu zmieniają w zależności od zapotrzebowania ich na rynku. Także tak to wygląda kosztowo. Pytanie, co dalej? Co dalej możemy z tym zrobić? Po pierwsze, zachęcam do zainstalowania Steam Linka. To jest aplikacja na telefony czy na telewizory, która pozwoli Ci streamować gry
właśnie z jakiejś maszyny na telefon albo na telewizor. Także możesz tutaj grać sobie na telewizorze bez problemu, czy właśnie na telefonie, to jest już całkiem fajne. To jest raz. A dwa, ja w tym wideo pokazałem Steam Streaming jedynie. Pytanie, co jeżeli nasza gra nie jest na Steamie, jeżeli jest na Originie, albo na Gogu, albo jeszcze jakoś inaczej uruchamiana. Albo w ogóle chcemy sobie na przykład obejrzeć jakiś film, na przykład w dobrej jakości, a nie możemy tego zrobić na naszym jakimś komputerze domowym. Polecam taki program Parsec Gaming z tej strony, który właśnie służy do streamowania różnego rodzaju filmów, aplikacji i gier. To jest coś, co na pewno warto spróbować. Ja też się tym zainteresuję i być może jakieś wideo nakręcę, jeżeli byście byli zainteresowani właśnie o streamowaniu przez Parseca. Podaje jeszcze większe możliwości niż sam Steam Streaming. Pytanie, co innego możemy zrobić, jeżeli nie własna maszyna w chmurze i streamowanie gier? Jest kilka oczywiście opcji. Te platformy streamingowe już się pojawiają od jakiegoś czasu z lepszym lub gorszym skutkiem. Polecam zobaczyć vortex.gg, to jest polska platforma do streamowania gier. Oczywiście ilość gier jest, powiedzmy sobie, jakoś tam ograniczona, nie wszystkie są dostępne, ale warto zobaczyć, jak to wygląda cenowo i co tam można zagrać. GeForce Now, to sam sprawdzałem, fajna usługa. Aktualnie niestety jest tylko opcja darmowa, która jakby nie daje nam aż takich możliwości, w sensie możemy grać maksymalnie godzinę w jednej sesji, można wcześniej rozłączać. Opcja taka bardziej, powiedzmy sobie, ta płatna jest na razie wyłączona w ogóle, nie wiem dlaczego, ale ja mam tą opcję płatną i no, działa to nawet sensownie. Dużo gier jest wspieranych, nie wszystkie ze Steama, ale dużo, plus są też z Origina i z Goga też, z tego co wiem. Więc to są dwie platformy właśnie do cloud gamingu, powiedzmy sobie. Paperspace też ciekawa opcja, być może gdzieś nagram jakieś wideo, to z kolei jest chmura też, która jakby jest skupiona na dostarczaniu maszyn z kartami graficznymi, głównie pod machine learning i AI i trenowanie modeli, ale też pod gaming jak najbardziej, czyli możemy sobie bardzo łatwo postawić maszynę w chmurze Paperspace z dobrą kartą graficzną. Wydaje się to korzystne cenowo, z tego spatrzyłem na pierwszy rzut oka, ale nie bawiłem się tym, nie sprawdzałem, więc jeszcze trudno coś powiedzieć więcej na ten temat, ale myślę, że to jest opcja dosyć ciekawa do sprawdzenia. PlayStation Now niedostępne w Polsce, choć fajne, bo pozwala streamować gry z PlayStation, nawet na komputer. Google Stadia też w Polsce niedostępne, też niedawno miało premierę, też jest to jakaś opcja do streamowania gier tak naprawdę w tym momencie. Są też inne serwisy, ale to te najciekawsze, które mi się wydawały najpopularniejsze, wybrałem. Pytanie, która opcja jest dla Ciebie? To zależy czego potrzebujesz. Jeżeli grasz bardzo dużo, to na pewno w ogóle kup sobie do tego odpowiedni sprzęt. Jeżeli grasz tylko trochę, to może właśnie jakaś opcja w chmurze będzie właśnie dla Ciebie. Tu jeszcze na końcu dwa linki, źródła, skąd brałem materiały, jeden taki poradnik z bloga i drugi repo na GitHubie. Jeżeli by ktoś chciał, to na tym repo jest cały ten nasz setup, który robiliśmy krok po kroku, jest zupełnie zautomatyzowany. Możemy jednym guzikiem wszystko odpalić i mieć gotową taką maszynę i już zainstalowanym wszystkim na niej. Także jakby ktoś chciał, to można sobie tutaj też się pobawić. Ok, dziękuję Ci bardzo, życzę Ci miłego grania, miłej zabawy. Mam nadzieję, że dało Ci trochę wartości, że Ci się podobało. Gdybyś miał jakieś pytania, chciał czegoś więcej, daj znać w komentarzu, będziemy jakoś to uzupełniać. Zatem do zobaczenia, zostań w domu, trzymaj się, cześć!